Cześć, witam Was pięknie w kolejnym Guitar Wayowym odcinku. Dzisiaj zastanowimy się, jak naprawić coś takiego. Dlatego jeśli poczucie rytmu, delikatnie mówiąc, nie jest Waszą najmocniejszą stroną, jeśli gracie nierówno i, co ważniejsze, chcecie to poprawić, to w tym filmie prezentuję Wam 7 potencjalnych problemów, które mogą to powodować, a co ważniejsze, mówię również o tym, jak je rozwiązać, a co jeszcze ważniejsze, drugi i piąty myślę, że są takie dość nietypowe, dlatego koniecznie bądźcie ze mną do końca, bo myślę, że Was zaskoczą. Gotowi? Do dzieła! I rzeczą, którą uważam musimy poruszyć w pierwszej kolejności, są potencjalne braki techniczne. Kiedy uczymy się jakiejś nowej techniki lub po prostu zaczynamy grać na gitarze, tak naprawdę mamy bardzo wiele rzeczy do ogarnięcia naraz. Jest kwestia pracy lewej ręki. Uwagę musimy poświęcić również ręce prawej. A co gorsza, ostatecznie musimy te rzeczy połączyć tak, aby pracowały ze sobą jak jeden organizm. Na takim etapie dopiero poznawania czy instrumentu w ogóle, czy jakiejś nowej techniki, uważam, że absolutnie można sobie wybaczać pewne niedociągnięcia, bo tak jak wspomniałem wcześniej, mamy bardzo wiele rzeczy, o których musimy myśleć. Są po prostu bardzo duże szanse, że na przykład będziemy się spóźniać, bo nie jesteśmy jeszcze w stanie tak szybko na przykład zmienić palca, zmienić ułożenia ręki i tak dalej. Zatem technika jest czymś, nad czym powinniśmy popracować w pierwszej kolejności i to sprowadza nas do drugiego potencjalnego błędu, a mianowicie do grania z metronomem. Tak? Nie przesłyszeliście się. Na tym etapie zdecydowanie odradzałbym Wam granie z metronomem. Jeśli jesteście w momencie, w którym tak naprawdę dopiero wszystko składacie do kupy i zastanowienie się, wiecie, którym palcem zagrać co, zajmuje Wam tyle zasobów, że jak jeszcze dołożycie do tego, nie wiem, odpowiednie kostkowanie czy inne techniki wydobycia dźwięku, nie macie już w ogóle przestrzeni, tak, żeby cokolwiek więcej przetworzyć, no to absolutnie metronom tutaj będzie tylko i wyłącznie kulą o nogi, czymś, co będzie Wam tak naprawdę spowalniało progres techniczny. I nieważne, czy będą to proste akordy, skale do nich, czy jakiekolwiek inne zagrywki. Na tym etapie najpierw postarajcie się wyćwiczyć fundamenty danej techniki, postarajcie się doprowadzić do momentu, w którym jesteście w stanie w dowolnym, nawet ekstremalnie wolnym tempie wykonywać daną rzecz, ale robiąc to poprawnie. I dopiero teraz możecie wykorzystać metronom i powinniście wykorzystać metronom jako coś, co podniesie Wam poziom trudności. I to jest punkt trzeci, tak? Podstawowym narzędziem do pracy nad poczuciem timu, rytmu, nad graniem równo jest właśnie metronom, ale musimy go wprowadzić w odpowiednim czasie, o czym sobie przed chwilką powiedzieliśmy. I tutaj znowuż nie ma znaczenia, czy to będą akordy, czy to będą skale, czy to będą jakiekolwiek ćwiczenia takie motoryczne. Tutaj ważne jest właśnie to, aby teraz narzucić sobie ten dodatkowy poziom trudności w postaci tego, że musimy zaczynać i kończyć te dźwięki we względnie tak ustalonym czasie. Że kiedy zaczynamy pracować nad timem, powinniśmy ustawiać sobie metronom dużo gęściej lub ewentualnie korzystać z jakichś loopów perkusyjnych, w których jest coś więcej niż tylko tak, jakiś punkt odniesienia wyznaczający nam ćwierć nuty, na przykład jakiś hi-hat ósemkowy czy cokolwiek takiego, tak aby mieć więcej punktów odniesienia do tego, co gramy. Czyli mówiąc prościej, żeby po prostu na przykład ustawiając sobie klika na ósemki, a nie ćwierćnuty, czyli zamiast 80 na 160, być w sytuacji, w której na każde uderzenie metronomu my mamy też jedno uderzenie. I oczywiście to jest tylko i wyłącznie sytuacja wejściowa, bo z czasem chcemy ten metronom mieć rzadziej, tak żeby bardziej polegać na sobie, aniżeli na tym urządzeniu. Natomiast jako punkt wyjścia zdecydowanie polecam Wam takie podejście. I to sprowadza nas do punktu czwartego. Być może nie grasz, nie ćwiczysz
bez metronomu. Tak naprawdę metronom jest świetnym narzędziem i podstawowym narzędziem, tak jak sobie powiedzieliśmy, do pracy nad rytmem, ale w pewnym momencie też trzeba go odstawić. Przecież nie gramy później występów, tak, z metronomem. Takim pierwszym krokiem do tego jest to, o czym powiedzieliśmy sobie wcześniej, czyli żeby z tego metronomu, który na początku nawala nam super gęsto, tak żeby pokryć dokładnie to, co gramy, możemy ten metronom rozrzadzać, tak żeby grał co drugą wartość. Może co czwartą, może co ósmą, nie? I w ten sposób jesteśmy w stanie powoli się tego metronomu pozbywać. Fajnie byłoby w tym naszym czasie na ćwiczenie wygospodarować chwilkę po to, aby to, co gramy, zagrać bez metronomu. Czyli okej, danego dnia ćwiczę sobie jakąś skalę, najpierw z klikiem, ale później na sam koniec na przykład wyłączam ten klik i próbuję. Ten sam reżim, tak, rytmiczny, mimo wszystko utrzymać, choć nie ma ze mną już tego przyjaciela, który mi tutaj pomaga w tym, tak? Także zachęcam Was do tego, aby to spróbować, bo o ile wszyscy mówią o tym, że powinniśmy grać z metronomem, czasem zapomina się o tym, żeby wspomnieć, że koniec końców ten metronom to jest tylko narzędzie. Właśnie, a skoro już o metronomach mowa, to jestem mega ciekaw, jakie są Wasze doświadczenia. Koniecznie napiszcie pod spodem, czy już z nim graliście, czy jeszcze nie, jakie były obserwacje, spostrzeżenia, jak Wam poszło ogólnie. Zwykle czytam wszystkie, a co ważniejsze, na te zostawione świeże po publikacji filmu zawsze odpowiadam, dlatego nie zwlekajcie, piszcie pod spodem, bo być może wywiąże się nam tam ciekawa dyskusja. A wracając do tematu, takim kolejnym potencjalnym problemem, znowuż z wyższej półki trudności, jest kwestia tego, że być może nie grasz z innymi ludźmi. To jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia i też zupełnie inny rodzaj trudności, jeśli chodzi o właśnie kwestie rytmiczne. Dlaczego? Dlatego, że metronom, czy podkład, do którego gracie, czy nawet lub perkusyjny, na ogół jest idealnie równy. Kiedy przychodzi nam zmierzenie się w graniu z innymi osobami, to tak naprawdę okaże się, że te osoby też mają swoje problemy z timem i to jest normalna sprawa, tak? Bo czasem to nawet nie są problemy, tylko kwestie tego, jak time się interpretuje. Dlatego jeśli tylko macie jakąkolwiek okazję, żeby z kimś poćwiczyć i wiecie, to nie musi być Bach, tak, na ileś głosów. To nie muszą być jakieś zaawansowane jazzowe standardy czy super hity rockowe. To mogą być nawet, wiecie, proste akordy wręcz. Kiedy będziecie to robić z kimś, to zauważycie, że ćwicząc wspólnie będziecie zwracali uwagę na zupełnie inne rzeczy i z czasem wasze poczucie rytmu się znacząco poprawi. To jest duże wyzwanie, to jest głęboka woda, ale naprawdę, naprawdę warto. Tak jak zawsze powtarzam, gramy na gitarze z ludźmi i dla ludzi i ten faktor z ludźmi w graniu równie jest bardzo istotny. A na sam koniec zostawiłem dwa takie bardziej miękkie punkty. Być może za bardzo się starasz albo zbyt wiele od siebie oczekujesz. Rytm zawsze był jakąś taką moją piętą achillesową, czymś, nad czym musiałem pracować najwięcej. I chodzi mi tu o to, że już samo powiedzenie sobie na głos, tak, wydaje mi się, że mam z tym problem, ale robię coś, żeby go rozwiązać i tylko kwestią czasu jest to, kiedy to się stanie, kiedy to poprawię, tak? Bo skoro wkładam w coś pracę, skoro sieję, to będę zbierał. Taka jest naturalna kolej rzeczy. Może być dla Was naprawdę uwalniające, a przynajmniej dla mnie bardzo było. I na to właśnie potrzeba czasu, dlatego róbcie swoje i zaufajcie, że z czasem będzie dużo lepiej.
Ale nim przejdziemy do kolejnego punktu, to mam do Was małą prośbę. Odbudowuję ten kanał po dłuższej nieobecności i tutaj Wasza pomoc byłaby nieoceniona. Zostawcie proszę pod tym filmem łapkę, zostawcie komentarz, subskrybujcie ten kanał, to naprawdę pomaga i z góry Wam za to serdecznie dziękuję. I pozostała nam kwestia siódma, czyli brak osłuchania. To nasze poczucie rytmu bardzo mocno jest osadzone z jakąś taką naszą wewnętrzną muzykalnością, a ta w większości bazuje na tym, co słuchamy, bo chcąc nie chcąc my później tę muzykę, która wpada nam do głowy, jakoś tam internalizujemy, jakoś tam kodujemy w głowie, a to buduje jakieś nasze takie wewnętrzne postrzeganie muzyki i wszystkich jej elementów, do których oczywiście wliczamy między innymi, a może i przede wszystkim rytm, tak? I zmierzam tu do tego, że jeśli ktoś się wychował na thrash metalu, to będzie miał zupełnie inne poczucie tego, czym jest granie równo, niż ktoś, kto na przykład słuchał dużo jazzu, bluesa i tak dalej. I tutaj absolutnie nie chcę wartościować, tak, jednego gatunku muzycznego nad drugim. Tak również jak i nie chcę Was zmuszać do tego, żeby zmieniać umiłowania stylistyczne. Natomiast chcę podkreślić, że w zależności od stylu ten rytm jest interpretowany różnie i takie otworzenie się na doświadczanie go w różnych formach naprawdę pomaga bardzo mocno poszerzyć perspektywy, zauważać różne rzeczy. Robiąc to możemy próbować sobie klaskać ćwierć nuty, możemy próbować klaskać na 2 i 4, możemy sobie pstrykać, możemy sobie liczyć, możemy to robić w aucie, możemy wystukiwać te rytmy. Te wszystkie takie małe rzeczy, które możemy robić w oderwaniu od instrumentu, naprawdę są pomocne i znowuż w dłuższej perspektywie czasu uważam, że bardzo pomagają nam rozwinąć te zagadnienia. Ale tutaj jeszcze nie kończymy. Tak jak sobie powiedzieliśmy, takim potencjalnie najważniejszym problemem są braki techniczne, a do nich wliczamy przede wszystkim pracę lewej ręki. To mega istotne, żeby wiedzieć, jak ją ułożyć i dlatego w ostatnim odcinku opowiadałem Wam, jak pozbyć się niechcianych brzęków wynikających właśnie ze złego ułożenia lewej ręki. I dlatego też odsyłam Was teraz właśnie do niego. To są rzeczy, które szybko wdrożycie i szybko zauważycie w swojej grze. Także klikajcie i widzimy się właśnie tam.